O, witam Was serdecznie. Tamy. Chcemy się pochwalić. Mój kolega Ryszardo pomaga mi teraz. Tak jest. Tak, powiedziałem, z Iraku wrócił już trochę wcześniej, dlatego ma długi kucyk. Tak ktoś tu powiedział. Tak, tak. Pomaga mi cały czas tutaj. Zna Adolfa Kudlińskiego, świętej pamięci. Byłeś u niego. Tak. Pamiętasz, oglądałeś filmiki. Teraz walczymy tutaj, przyjechał do mnie odwiedzić, jak wygląda. Co się chcemy pochwalić, każdy. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. O, nie, nie wiem. O, dobra, ja pokażę tu. No. O, nie wiem, czy wiecie, co to jest. Pokaż, co to jest. O, najnowszy Suramina, najnowszy na środek produkt zrobiony. Pokaż, jak wygląda. Wasze zdrowie. Pijemy, to jest Suramina z końcówek świerka, końcówek sosny zrobiony oczywiście dużo wcześniej. Kolega pomógł mi zbierać w moim lesie tutaj. Mamy sosny. Tak. Jak oceniasz? Rewelacja. Rewelacja. Także... Dziękuję Ci, mistrzu, bo to było ważne. Dla mnie Suramina jest lekiem, który pozwala mojemu dziecku chodzić normalnie do przedszkola, mieć kontakt z osobami, które są zaszczepione. Tak, dokładnie. I to jest antidotum, ci, co mają zaszczepione białko, tak nie wiemy jakie, czy obce, czy nie, czy jest tylko wycinek tego, tak kawałek jest. Tego DNA. Ono cały czas produkuje białka, nie da się go zatrzymać, a no więc Suramina pijemy, nie ma tu spirytusu, jest to robione w wersji miodu pitnego, jest to fermentowane, ma to dopiero tutaj 2 tygodnie. Świeżośmy to zrobili, taka czas będzie, kto nas odwiedzi, chce zaznaczyć, od 30 do 1 sierpnia będą ogromny zjazd, mamy w ogrodzie. Tutaj przyjedzie pan doktor Majewski, będzie rozmawiał o mojej chorobie wrzodowej, którą wyleczyłem od grudnia. Będzie pokazywał moje wyniki na USG, które są zrobione mój kamień, jaki jest przebieg tego kamienia na woreczku. Chcę zaprosić właśnie, kto będzie chciał nabyć o taką pompę podwórka. Nalewa sobie wodę deszczową, czy nalewa sobie deszczówkę pod rynę, pompuje, czy nalewa sobie piwo i od razu po prostu kładzie się po to i z grubej rury sobie częstuje się piwem. Taka beczki, z beczki używanej zrobiliśmy taki zawór, będzie u nas do nabycia. Również chcę pokazać tutaj najnowszy ocet, pochwalić się, który jest zrobiony lukrecja, kora dębu i arcydzięgiel jabłkowy. Ja przeszłem akurat chorobę wrzodową, przełyku, żołądka. Ten ocet jest dedykowany dla ludzi, którzy mają problemy z refluksem. Właśnie w trakcie takiej choroby, jeśli jest refluks dęczy i pęczy, wiadomo, że pijemy ocet, zakwasza żołądek, żeby się zamknął ten zwieracz przełyku i nie zarzucało kwasem na przewód cały przełyku, czy na wrzody. Tak to działa. Kapitalnie jest lukrecja. Lukrecja powoduje blokowanie bakteropyroli, także ona się w ogóle nie wytwarza. Poczytać różański, nie będę mówił, co poszczególne z tych zioł robi. Kora dębu, akurat silne działania saponiny, które działają przy wydzielaniu śluzu, przy biegunkach hamują. Rewela, arcydzięgiel również przy sprawach żołądkowych. Ocet dedykowany jest oczywiście głównym składnikiem, jest jabłko. A więc jak ktoś powie, że chce jabłko, to mamy również jabłko. Ten ocet dojrzewał cały czas w tych beczkach. Jest to mój sukces, 2 lata. 2,5 roku dokładnie, było, nie było na sklepie teraz, bo go nie miałem robić. Mój ocet dochodzi powolutku. Ma 5,5 kwasowości. pH ma cały czas tak, od 2,5 do 2,8. A więc doszedł do 5,5 kwasowości. Powoli dochodzi w takich beczkach dębowych. Jestem jedyną firmą, również ten najnowszy z lukrecją i z korzeniem korą dębu. Jeśli miałeś refluks, miałeś choroby, nie chcę, żeby doszło do stanu zapalnego mąli śluzowej, to polecam ten ocet. Byli tutaj ludzie u nas teraz w ogrodzie, byli, budowali, testowali. Ocet jest taki wersji typowo bio, bo jest beczka. Wszyscy ci, którzy robią ocet bio, jest to tylko jabłko bio, a nadal dolewają wody, bo jeśli im wyjdzie w fabryce, jest to wyrobione w ciągu 70 godzin, tak ciągle mówię, Biedronka zamawia w poniedziałek, w piątek jest na sklepie, 70 godzin powstaje ocet. Mój ocet powstaje powoli, przez dostęp do powietrza przez tlenu. Również chcę pokazać taką całą produkcję tego octu. Będziecie u nas od 30 do 1 sierpnia, będzie można nabyć ten ocet, również ten. Będzie można nabyć Suraminę właśnie, a więc sosy. Będzie można nabyć nas ocet, oczywiście miód wersji pijemy, mniszek lekarski. Już to nie jest dwójniak, bo dwójniak dojrzewa parę lat. Ten zrobiony jest szybciej, jest to w wersji trójniak. Czysty sok mniszka lekarskiego, a więc tutaj nie ma spirytusu. Jest tylko i wyłącznie sok. Zużyliśmy na to 1 000 000 kwiatków, żeby wycisnąć taki sok. 1 000 000 kwiatków to jest 2 tony kwiatka. Pokazałem na filmikach, jak zbieramy. Kolega mi pomógł tutaj robić to cały czas. Tak jest. Ze mną pomaga, wyciska. Jak to smakuje, widziałeś, nie? To jest rewelacja. Rewelacja. Tutaj jest czysty sok z miszka, że nie ma tutaj żadnej wody. To jest tylko sok z miszka i cytryna. A więc tutaj nie ma żadnej ściemy, nie ma tutaj żadnej wody. Można to rozcieńczyć, pić sobie nawet 5 kropelek, bo tak silne działanie z miszka, oczywiście to robi mniszek lekarski, wątroba, oczyszczenie, złogi. Poczytać, nie będę tutaj na tym filmie, nie jest od tego film. Macie zresztą wiedzę, pewnie na pewno większą jak ja. I co chcę pokazać teraz, pokaż beczki, jak wyglądają nasze, cały proces te wino. Pokażę, kto będzie u nas. O, taka beczka. Cały proces, ten ocet dojrzewał non-stop beczkę. Nie ma kontaktu z plastikiem. Pokażemy, ja pokazuję filmiki, jak ktoś tak robi, niech pokaże. Jestem jedyną w Polsce firmą, która zrobiła ocet dojrzewa w takich beczkach.
Pokażę, jak te beczki wyglądają, ile jest. Pokażemy wiele beczek. Wysprzedajemy również te beczki. Jakby ktoś chciał, mamy teraz na stanie ponad 100 beczek. O. Jeśli by ktoś chciał taką beczkę nabyć u nas, również wysprzedajemy. Pokażę później na filmiku beczki za 200 zł, które są za 300 zł. Te można będzie nabyć za 600 zł. Kto będzie chciał, wysprzedajemy. To są beczki używane, mają 4 lata. Mamy też również nowe beczki. Tak jak tutaj ta beczka jest nowusieńka. I w tej beczce dojrzewa nasz ocet. Także nie chwaląc się, ten ocet możecie nabyć, będąc u nas 30 lipca. Będziemy fajnie spotkani. Ponad 7 lekarzy. I co chcę się pochwalić? Mój ocet, całą drogę ja pokazuję to. Inni również niech pokazują. Nie będziemy krytykować, kto ma lepszy czy gorszy ocet. Mój ocet jest taki. Jak ktoś ma lepszy, to niech pokaże. Cała droga jest, ocet trafia najpierw do beczki, zmielone jabłka, czy zmielone jakiekolwiek owoce. Zmieniam do beczki nobowej. Tutaj są pierwszy wstępnie macerowane. Po 2 tygodniach czy po miesiącu trafia do takiej nierdzewki, pokaż. A więc kontakt cały czas jest z nierdzewką. Po skończeniu procesu takiego octu najpierw robimy, nie są to równoległe dwa procesy, tylko najpierw robimy w wersji winnej, a więc w ciemnościach, 3 miesiące, tak wielokrotnie mówię, fermentowany bez dostępu powietrza, beztlenowo, w takim pojemniku metalowym. Po 3 miesiącach kończę fermentację takiego octu, czy wina wtedy, bo to nie jest jeszcze ocet, i organoleptycznie, smakowo oceniam, czy masz wartości tego kwasu mlekowego odpowiednie. Ten ocet wtedy nie jest ostry. Ostre kwasy mlekowe, winny, ocet winny, jaki tu jest, jabłkowy, cytrynowy. Wszystkie te występują w tym sokach. Zamieniają się na kwasy mlekowe. Są to delikatne, po zapachu. I ja zapraszam kogoś, kto niech spróbuje kupiony, czy w Rossmanie, czy gdziekolwiek ocet. Nie krytykuję go, jest bardzo ostry, odrzuca zapachem. Ten ocet dojrzewał się, mogę pochwalić, 2,5 roku. Ten również 2 lata czekałem, aż osiągnie wartość 5,5 kwasowości. A więc jest mocny nadal, wystarczy łyżka dać do wody, na puszkanki wody, żeby go odpowiednio zakwasić żonę. Ocet ten pijemy oczywiście po wyleczeniu refluksu lub zanim jeszcze nie mamy refluksu. Nie, refluks mamy, tylko nie możemy mieć jeszcze nadżerek, czynnych wrzodów, czy remisji, które często występują. Ten ocet się pije, ja również go piję teraz po ciężkiej chorobie wody całego przełyku. Że w takich beczkach dojrzewa ocet nasz, to również dojrzewamy ocet. W tym dojrzewa teraz miszek lekarski. Przyjedziecie do nas, można nabyć taki miszek. Żeby się pochwalić, nawet nie być gołosłowny, taki miszek jak ktoś by zrobił, to wiecie, ile kosztuje miód. Jest czysty miód, kolega widział. Tak, dałyśmy miód, jest miodem dosładzany. Przebadany z certyfikatem. Tak, miody są rewelacyjne, nasze i czasami dokupujemy miodu. Dajemy miód, cytryna i sok z miszka lekarskiego. Nie ma tu wody, nie ma tu żadnego innego soku, tylko sok. Możecie sobie wyobrazić, ile trzeba miszków kwiatów, żeby wycisnąć pół litra takiego soku z takiego miszka lekarskiego. W połączeniu z miodem. Możecie spróbować. Teraz kto będzie chciał zamówić, to zrobimy taką promocyjną cenę. Na śmieszną cenę 10 zł, gdzie wartość takiej buteleczki jest 50, bo to jest czysty sok i miód. Za 10 zł dla pierwszych tych osób, kto oglądał filmik, czy tam pierwszych 10-20 osób, wyślemy za 10 zł oczywiście koszt posyłki. Wyślemy taki miszek lekarski, żebyście mogli raz do ust wziąć, sprawdzić, jak smakuje miszek lekarski. Nie ma to porównania do żadnego miszka lekarskiego, gdzie jest 5 kwiatuszków i pół litra spirytusu 70%. Robię to taką promocję, żeby po prostu ludzie mogli docenić. Ci, którzy zajmują się tym zielarstwem, to wiedzą, co to znaczy sok z miszka lekarskiego, jak on działa. To są te moje najnowsze produkty. Kto będzie chciał przyjść, to nabyć taką pompę, to znaczy można nabyć już taką pompę, czy nabyć cały czas takie beczki. Kolega będzie ze mną tutaj do 30, tak. Będzie uczestniczył, pomagał mi teraz w tej imprezie. Także ogród już postaramy się posprzątać. Zapraszamy, będzie to naprawdę wydarzenie. Będą fajni ludzie, jest to koniec lipca. I każdy będzie mógł z Was, przyjeżdżając tutaj, nabyć taką beczkę. Zaraz pokażę na filmiku, na zdjęciu, która beczka kosztuje 200 do 300 zł. Taką beczkę możecie nabyć. Oczywiście beczki to są 20-letnie, które były pod ziemią. Pokazałem, jak przerwałem ten ocet czy mniszek lekarski. Także dziękujemy, zapraszamy Was. Takie najnowsze dwa produkty, to jest artydzięgla z lukrecji i z kory dębu. Ocet oczywiście z jabłkiem. Nie mówimy, że tylko samo jabłko. Kto oczywiście chce jabłko, również mamy samo jabłko. Jabłko jest po to uzdatnione tymi ziołami, żeby nie wróciły, nie było remisji refluksu, żeby nie było zarzucenia treści na kwasu solnego na nasz przełyk. Wrzody momentalnie się nie uaktywniają, bo lukrecja blokuje to, poczytać. Już powiedziałem, powtarzam się. Blokuje rozwój helikobakter. Także tak to działa. Majewski oczywiście, pan doktor będzie u nas, wszystko to potwierdzi, powie, jak to działało, jak przebiegło moje leczenie. Moje leczenie było połączone ściśle z ziołami. Również piłem te zioła artydzięgiel, lukrecję, korę dębu, żeby leczyć stany zapalne. I przez okres 2 miesięcy, 3 zupełnie został wyleczony przewód i mogę znowu wrócić do soków.
oczywiście w minimalnych ilościach, do surowego minimalnych ilościach. Głównym moją leczeniem potrawną były zupy gotowane, a tak pokazałem 3 miesiące od 6 grudnia do 6 marca. Pokażę moje wyniki, oczywiście, żeby nie być gołosłownym, wydrukujemy wyniki w kolejnym filmiku, jak wygląda przebieg, jak wygląda witamina B12, jaki poziom D3, oczywiście bez żadnej suplementacji. Także zapraszamy Was, te beczki czekają na Was. Takie beczki możecie sobie użyć na kapustę. To jest beczka 220 litrów. Jest w doskonałym stanie. Pokażę, jak wygląda w środku, czyściutka. Oczywiście było, to są po moim, tylko i wyłącznie moim occie, czy winie, które było czerwone. I taką beczkę możecie sobie, o, możecie sobie tutaj u mnie nabyć, będąc samochodem, i zabrać ją do siebie. Zapraszamy i przejdę teraz pokazać jeszcze te beczki, które mamy tutaj po 200-300 zł, które były 20 lat pod ziemią. Dzięki. Dziękuję, zapraszam Was również wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć i czołem, kamaradzie. Cześć i czołem, chodźmy dalej.